Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jak widzicie, turban musi być. głowę kiedyś trzeba umyć głowę. Kiedyś trzeba umyć głowę i nie ma to tamto. A te turbany, powiem wam, najlepsza sprawa ever. No, teraz to jest ich mnóstwo, tylko tyle, że w Decathlonie one są takie naprawdę ręcznikowe. To nie jest jakiś kawałek mikrofibry, która się ledwo na głowę mieści, tylko naprawdę duże ręcznikowe, więc turbany z Decathlonu serdecznie, serdecznie polecam. Tak na wstępie vloga, vlogmasa zamiast choinka turban, ale zawsze egzotyka. Chodź Kitek. No tak, ty też gwiazda jesteś. Ogon gwieździsty nade mną, prawo moralne we mnie, czy inne takie dziwne rzeczy, ale ten kot tak ma, jak zaczynam gadać do kamery, już jest. Znaczy na karmę zarabia, nie? I się nie odzywa, to nie zarabia. No, także witajcie w nowym vlogu. Ja muszę doschnąć. Potem jakoś dużo obowiązków dzisiaj, takich, które must do to do, nie ma, ale mam nadzieję, że vlog nie będzie piekielnie nudny i piekielnie niefajny. Wyciągnęłam sobie taką bluzę i patrzę, ona ma taki szeroki dekolt, tam się wydawał, że jest bardziej golfem. Się rok nie nosiło, się nie pamięta. No, w każdym razie zapraszam na vloga. Tak szukam, wiecie co, faktury do Minerałów Świata i sobie postanowiłam, że wam pokażę, jak to wygląda, bo wygląda bardzo zacnie. Tu mam nieuzupełniony. What the what? No, zaraz będę uzupełniać. No słuchajcie, bardzo fajna kolekcja. Jeszcze tak, no, że złoto w płateczkach, jakiejś takiej tej formalince. Kwarc różowy. Tygrysie oko. Ametyst. Agat błękitny, przepiękny. Fluoryt. Tu się ten celestyn schował. Fuchsyt z Brazylii. Rodonit. Ale okazy, zobaczcie, są ładne. To nie są wcale byle jakie te kamienie. Ja bym pewnie nigdy nie wpadła. Geoda saharyjska. Geoda. Bardzo ładna rzecz. Piryt do magii bogactwa. Galena. Jaspis czerwony. Jaspisy to akurat miałam różne, także to faktycznie. Szpat islandzki. Obsydian, bardzo zresztą, zobaczcie, jaki śliczny. Azuryt. I tutaj mam trzy jeszcze. Mam kalcyt pomarańczowy, sodalit i jadeit. Zaraz je tam będę, to są takie nazwy nawet. No właśnie, zaraz będziemy kombinować, ale mam również, słuchajcie, już drugą tą pakę. Tu jeszcze jest. O, gdzie jest piorun, wie co, będę musiała sobie podpisać, bo ja potem zapomnę na amen. No, róża pustyni na pewno. Aragonit na pewno. I że szmaragd prawie, że na pewno. Także no, zobaczcie, tak to fajnie to wygląda. Tu mam jeszcze tak w pudełeczku dziwnie nieopakowane. No, bardzo fajne kamyszki. No i powiem wam, że tak ogólnie to bardzo ładnie wygląda. Już się będzie zapełniało kolejne. Ładnie przechowywane. Super. Mnie się bardzo podoba. I okazy ładne są. Wcale nie są jakieś takie. Aragonit z jakimiś naleciałościami. Piękne są. Piękniuś. Zakładam łapcie i lecę na śniadanie, bo są jeszcze całkiem mokre, ale tym się nie przejmujemy. Będziemy śniadaniować. Dorota już na dole, koty oczywiście pierwsze, bo koty zawsze pierwsze. A ja docieram, o, już jałka pali. Jałka się pali. Potem będzie ciemno, ale to nic. Dzisiaj w ogóle jest słońce i światło. I świetlistość jest. What? No a teraz zobaczcie, moi kochani, w świetle dziennym, w pełnej okazałości. Skarpety na prezenty Wiszo. To jest choinka.
Też światełki, światełki, światełki. Widzę, że jeden sznur nie jest zapalony, ale one różne mają synchronizację, tam czasem włączam wszystkie naraz. Tu mam piękną sowę, bałwanka, bombkę i bombkę i gwiazdę, świeczkę, choineczki, gwiazdory. Świątecznie. I świąteczny music. La, la, la. O, dzisiaj słuchajcie. Który dzisiaj? 15? Przestawiamy, że jest 15 i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dni do świąt. Właśnie obejrzałam z wami premierę i patrzałam, a tam nie ma żadnych świątecznych akcentów, to postanowiłam świąteczny akcent zapodać na głowie. Idę się trochę umalować, idę się trochę umalować, bo wyglądam jakiś stąd nie wracaj. Tylko nie pokazuj tych czekoladek, co jemy. Jakich czekoladek? Jakich czekoladek? Także świąteczny akcent zapodałam trochę. Tak. A Bława też chciała coś dodać, że się odkopuje od zleceń. Pozdrawiam. Dziękuję. Już pomalowana, czego nie widać. Trochę pomalowana, jadę po Sylwestra, bo co? Bo jeszcze będzie coś z Obi kombinował? Zobaczmy, a my właśnie siedzimy nad zamawianiem pizzy. Dziękujemy. Dał radę? Tak, ale trzeba będzie kartą płacić. Aha. Albo jakieś płatności, jakieś kartę prędzej. Jakąś mamy. Coś tam się zadzieje. No dobra, to ja się szykuję i jadę. Hello, Sylwester stwierdził, że będzie u nas po prostu zażywał szarlotkowo-lodowych szaleństw, więc jest. Brydzia jest. I moja rozwalona szarlotka. Ale goście dostali w całokształcie. Też rozwalona, ale... No. Trochę zimno, żebyś krzaczory. No niestety, trzeba się wiosną umówić. Nad rzeczką opadał czapka. Będziemy mieli co jeść. Ekipa w całości? Ekipa w całości. Kolejna odlicz. Kolejna, cztery. Wesoły autobus. Dobra. To tylko z wesołych, to tu są. O, proszę, co widać wesołe. No dobrze, światełki. Dzień dobry Państwu. Witamy u Griswoldów. Wow, cztery wszystkie choineczki się palą. Ale pięknie, ja tylko no nie oddaję tego. No nie oddaję, jak na żywo jest. Jest rewelacyjnie. Super sprawa. To jakiś... Ślepy Mikołaj się dopchał. O wow. Tam naprawdę, co tam się dzieje? To w głąb to jeszcze idzie. O Jezusie. Tam jest spacerniak zrobiony. O Panie, tam trzeba bilety kupować na wejściówki? Jak w Los Angeles. On to specjalnie otworzył tą bramę, żeby tam iść. A tak nie było. Poleciał wow, w tym roku. Wow! Jestem w szoku ciężkim. Prawda? Próbuję. Nie. Czekajcie, bo tam auto jedzie. No, Panie! No, to my to jesteśmy małe pikuś. No.
Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Wisienka. Był, mam nadzieję, że się, o, umieścił się. O. Można pooglądać. Pięknie będzie. Było, nie? No. Ale ja, co mają normalnie? Superaście. I tu, i tu. I to, i tamto, i owo, i wszystko. To są nasze elfy. Są nasze elfy. Pięknie, nie? Bardzo tak. Pięknie. Tam przy drzwiach Wesołych Świąt. No. Ktoś mieszka osobiście? Tak. Na początku to było tak krótko, potem było więcej, potem zaczęła szopka śpiewać. Bo tam się nawet teraz, jeszcze tutaj... A tam się jeszcze kręci. No. Ta choinka tam. O, Mikołaj wychodzi. Mamy z dystansu jedną stronę, a tu mamy z dystansu, tam cały ten ogród, co wam pokazywałam na live, cały z dystansu drugą stronę. Dorota jeszcze próbuje zdjęcia zrobić, ale światełka to się nie odda, a tamten ogród super. Piękna sprawa, czyste szaleństwo.
o, proszę. Ujęte na gorącym oczynku. No i moi kochani, przychodzę się z wami pożegnać. Kończymy ten, o matka, jaka fryzura. Ten światełkowy dzień. Ja się odzywam. Déjà vu. Kot przy mnie. Życzę wam miłego dnia, jeszcze fajnej nocy i zapraszam na kolejny vlogmas. Do zobaczenia. Pa, pa.